Ja co prawda już nie chcę być w klimacie świątecznym i odcinam to grubą kreską, ale jednak moja torba zakupowa mówi co innego. No i znowu jesteśmy w Rossmanie, ale jakoś ostatnio wszystko się kończy i Ewa zrobiła tą pastę, a że ona jest chyba właśnie głównie w Rossmanie i w drogerii Natura. Nie wiem gdzie jeszcze, więc zawsze ją tutaj kupuję. Takich patyczków już niedługo nie będzie można kupić. Dajcie znać, czy coś o tym wiecie. Mnie poinformował o tym, słuchajcie, tata. I mokre chusteczki. Ja najbardziej lubię. Szafran szukałam już wszędzie, ale właśnie Auchan jest. Jestem w Auchan na tej strefie takiej roślinnej i tutaj są chyba wszystkie możliwe mleka roślinne. Wiecie co, to już chyba weszło w życie, bo z tego co patrzę, to już te patyczki są biodegradowalne. Więc chyba już nie można kupić po prostu tych takich plastikowych, nie widziałam ich w sklepach. I jestem ciekawa, ile jestem spóźniona miesięcy. Czy to wyszło teraz od nowego roku, czy już dawno? Dajcie znać. No, tutaj, dobra. Wanienka żółta potrzebna nam. Tu. Pimpowaliśmy nasz domek z Lego Duplo. Już mamy go jakiś czas, ale był cały czas rozłożony. Po prostu gdzieś tam części fruwały po mieszkaniu. A teraz mamy go złożonego. Co prawda brakuje kilku elementów. Ja ci już włączę. Brakuje kilku elementów, no ale znowu jest zabawa od nowa, fajnie. O-o. Jak byliście ze mną we vlogmasie, to widzieliście właśnie jak robiłam ten biały napar. I to jest biały napar od Pana Tabletki. Zobaczcie, w ogóle tutaj mamy szafran. Sprzedawany jest w takich teczkach. Nie wiedziałam, więc taka też ciekawostka dla Was. No i mamy cynamon, goździki. Jak się Anysz otworzy, to już pachnie takim lekarstwem. Więc dobrze, zabieramy się do zrobienia. Misia, czy ja mogę przez chwilkę zrobić coś? Bez ciebie. Ale zapachy, jadźcie. Teraz dla każdego do kolacji. Po herbacie właśnie. W takich stosunkach 1:1 z naparem, miodem i sokiem z czarnego bzu. My dzisiaj owsiankowo, ja zabieram się za robienie mojego omleta owsianego. Aleksiu też z teamu owsiankowego, ale ma dzisiaj taką klasyczną owsiankę. Proszę, proszę o właśnie klienta. O klienta prosisz? No. Jakiego? O klienta. Dzień dobry dziewczynko. Dasz radę, dasz radę. Dasz radę sama, umiesz. Umiesz. Misia, ale ty umiesz sama, dasz radę. Wejdź sama. Sama. Widzisz? Brawo, udało się. Zobacz, jaka duża już jesteś. Którą książkę chcesz? I gotowe.
najlepszy kadr do tego, aby nie było widać całego bałaganu, który jest za mną. A chciałam Wam pokazać przesyłkę, która do mnie przyszła. Sama zamawiałam te rzeczy. To jest w sumie, wydaje mi się, że jedyna rzecz, o ile się nie mylę, chyba nie, którą zamówiłam z racji wyprzedaży. Troszkę udało mi się taniej. Mia ma też taki jeden turbanik. To jest właśnie ta marka. Co prawda jest środek zimy, ja tego nie wykorzystam, ale mega się cieszę, ponieważ mam kimono w takim wzorze, który prawdopodobnie już nie wróci. Tak mi się wydaje i tak z tego, co zrozumiałam, tak było też pisane na stronie, że to jest doszyte ostatnie dosłownie kimono w tym wzorze. Pozostało troszkę materiału, a ja na nie polowałam. Nie udało mi się nigdy go zakupić, więc mam i będzie czekać na swoją kolej, ale mam coś pięknego, dołożyłam do koszyka od razu, ponieważ też nie wiem, czy będzie kiedyś jeszcze później w sprzedaży taki ramperso kimono dla Mici w tym samym wzorze, no i mam jeszcze opaskę na głowę. Także musimy na pewno jakieś wakacje w tym roku zorganizować, no bo my musimy się w to ubrać. Pokażę Wam tutaj kawałeczek. Jezu, ja uwielbiam takie rzeczy, ale to jest takie przyjemne w dotyku. Szkoda, że teraz na pewno żadne wakacje nam się nie zapowiadają, ale będę czekać do dobrej okazji, dobrej pogody. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, not no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake fans gon' pile up. I need peace to borrow. Get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Face this shaky in vibrato. Piciu. O, a później wszystko mokre. Się cieszy. O! Mija! Zanówka, nawet pójdziemy po moje, dobra? Padła ekipa do MP-ku. Dlaczego uciekasz? Proszę tutaj. Ekipa się nie rozdziela. Misia, nie wolno tak zrzucać. Jackson Storm i Karla Turbina. Dobra, patrzymaj. Mamy pani z kasy. Idziemy książkę moją odebrać. Mika, chodź. Jest i moja książka, Potęga Podświadomości. To jest książka, która już dawno jest w jakichś takich bestsellerach i wiele osób mówi, że trzeba ją przeczytać. No więc mam ją teraz. O, Mia. Pani od WF-u, od wychowania fizycznego, pamiętam, że polecała. Także teraz będę czytać po raz drugi. Wtedy wydaje mi się, że jeszcze z tej książki niewiele mogłam tak naprawdę wyciągnąć. No, dam znać, jak przeczytam. Zamierzam. Mimo tego, że ubezpieczyłam telefon, to stwierdziłam, że zakupię sobie obudowę na stronie Noshi. Nie jest to żadna reklama, natomiast fajna jakość, powiem Wam. Tutaj mam taki odcień, nie wiem czy to widać, ale to jest taki beżyk ze złotymi napisami. I przy okazji też Wam pokazywałam, że zamówiłam pierwsze opakowanie. Czegoś takiego na odporność. Pewnie dużo z Was już to zna. No to już dorosła sprawa. Kolejny fotelik. Podaj myślę do salonu, bo tu nie ma miejsca nawet, żeby tak patrzeć na to. Bibi. O! Beżowy, idealny dla dziecka. Ale tak nam się spodobał ten kolor. Mogę tam wejść? Do pudła? Tak. No to wskakuj. Uwaga. Co tam przyszło? Co to tutaj jest? Uwaga! Jakby co, to Paweł się uparł na ten kolor. Ja mówiłam, że to jest poroniony pomysł, no ale jest piękny, no jest piękny. Żółty, nie widziałem tego, mam wrażenie. Można to, że co? Tych elementów? Żółci, no. Przypominam sobie. Ja też nie kojarzę. I tego zielonego tu też. Aleks, mierzymy? Siadaj. Z tego, co czytałam, to ten materiał można śmiało prać w pralce, więc mam nadzieję, że tak będzie, bo jest jeszcze bardziej biały w rzeczywistości, niż był na stronie.
Jakbyście chcieli wiedzieć, to jest taki. Już zrobiłam owsiankę i przypomniało mi się, że ostatnio właśnie obiecałam Wam, że w tym vlogu pokażę Wam, jak ją robić. A chyba dzisiaj już będę kończyła tego vloga, zobaczę. Więc jeśli nie w tym vlogu, to na pewno w następnym będę już pamiętać. Pokażę Wam dokładnie, krok po kroku, jak wykonuję swoją owsiankę. Gonitwa z czasem. Idziemy na którą? No, minutę mamy zapasu. Jak się coś skiepści po drodze, to... Ostatnio oglądaliśmy fajny film o Elvisie Presleyu. Podzieliliśmy sobie go na dwa wieczory, dlatego że film no, jest dość długi, trwa około 2,5 godziny. Ale myślę, że mogę Wam go z czystym sumieniem polecić. Fajnie się go ogląda, jest bardzo fajnie zrobiony. To już zauważyłam nawet po 10 minut stopowałam. Montażowo, nie? Montażowo, tak. I mówiłam właśnie do Pawła, że super jest zrobiony. No i nie będę Wam za dużo mówić, no bo tutaj wszystko byłoby spoilerem, jeśli nie znacie historii Elvisa. No jest to... mocno przerysowany, jest tam historii, dużo też nie ma takiej dokładnej, ale jest... Tak, bo Paweł właśnie sprawdzał, jakby co odbiega od faktów i jest tam trochę podkoloryzowane kilka rzeczy. No ale żeby to zrobić silniejszy przekaz. No dokładnie, no wiadomo, że to no musi tak to wyglądać, no bo to jednak film i no musi się dziać, musi być, wiecie, tak, trochę więcej pikanterii niż było w rzeczywistości. Natomiast jest bardzo dobrze i tak uważam odwzorowany. Ten główny aktor też super się wcielił w rolę. W pewnym momencie był taki filmik flashbackowy i się zastanawialiśmy, czy to jest faktyczny Elvis, czy to jest ten aktor. Tak, to nie jest podobny, ale make-up tam mógł być zrobiony, jak on był starszy. Tak, bo on był wtedy taki napuchnięty już, nie? Pod koniec. Taki wniosek też idący z tego filmu, że słuchajcie, no taka sława to jest czasem naprawdę przekleństwo. Ogólnie też ostatnio oglądałam kolejny jakiś tam wywiad z Dodą i ona mówiła, że ona dlatego na przykład nie chce być popularna poza Polską. Ona chce mieć takie bezpieczeństwo, że kiedy wyjeżdża poza granicę naszego kraju, no to w zasadzie już tam jej nikt nie zna. Opowiadała też o tym, że miała taką kiedyś sytuację, że ktoś pisał jej przed koncertem, że w tym i w tym dniu będzie mieć koncert i on zamierza do niej strzelić z łuku. I faktycznie tak się stało, wiesz? No, także wiecie, no, takich psychopatów nie brakuje i to już nie mówię o takich sytuacjach bezpieczeństwa, ale to jest po prostu bardzo męczące. Jedzie karetka. Bardzo męczące i bardzo obciążające, więc nie każdy się do tego nadaje, a nawet jeśli komuś się wydaje, że się do tego nadaje, to może się okazać w rzeczywistości, no, że tego nie udźwignie, dlatego też tak wiele było często no, problemów u takich osób z narkotykami, jakimiś, wiecie, dopalaczami i tym podobnym. No, także tutaj taka zachęta do filmu, a ja chciałam się Was z kolei zapytać, ponieważ szukam jakiegoś takiego fajnego serialu lekkiego, ale takiego naprawdę bardzo lekkiego. Nie piszcie mi Friendsy, bo oczywiście Friendsy znam, kocham, uwielbiam, ale chodzi mi o jakiś inny serial, coś w stylu Emily w Paryżu, taki babski. Także jeśli coś takiego jest, to dajcie znać. Fajnie, gdyby odcinki też były takie po 30 minut, no ale tu już nie będę wybrzydzać, więc piszcie w komentarzu, jeśli Wy z kolei macie coś mi do polecenia. No i wezmę Ci. Dobra. Mija, zobacz, tam jest Dizio. Widzisz? Chodź sobie tu. Przyszła wielka paka z Borna, więc teraz sobie przeglądam rzeczy, szykuję stylówki i w sobotę robię foty z Asią. Ja się żegnam z Wami już w dzisiejszym vlogu. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!